No kochani, mamy dzisiaj niedzielę, 24 listopada 2019 rok. Jestem przed osiedlem Bocianówka. Dopóki jest jeszcze stara Bocianówka, to używam dla rozróżnienia Bocianówka i nowa Bocianówka. Z chwilą, kiedy zostanie zdemolowana, zlikwidowana stara Bocianówka, to już nie będę mówił nowa Bocianówka, tylko Bocianówka, bo będzie tylko jedna. A to się dokona we wtorek. Tu jest napis, wyprostowałem go dzisiaj, wczoraj naciągnąłem, także ładniej wygląda to. DPS kotków wolnożyjących. Jest DPS do mieszkańców i DPS kotków wolnożyjących, których ja z panem Władkiem pełnimy rolę opiekunów, kierowników, dyrektorów, prezesów zarządu, etc. I dzisiaj chciałem wam pokazać, co zrobiłem. To wczoraj była zamontowana lampa, ale jeszcze nie podłączona. Dzisiaj będę podłączał. Tu mamy drugą lampę, którą też będę podłączał. Puszka rozgałęźna. Będzie rozgałęziać prąd, który będzie szedł z zabezpieczenia na puszkę. Rozgałęziony będzie na jedną lampę, na drugą. I tu wyłącznik dwuklawiszowy na dworze, w środku. I kochani, zobaczcie, co zrobiłem. Mamy trzy domki, to znaczy są cztery, ale trzy domki mają ogrzewanie już w postaci żarówki. Widzicie, tu jest drugi domek w postaci żarówki i tu jest trzeci domek w postaci żarówki. Natomiast tutaj jest w postaci materaca. I kochani, ostatnio po śmierci Toli padło wyjaśnienie, właściwie nie wyjaśnienie, a domniemanie pana jednego z internautów, że prawdopodobnie Tola zginęła porażona prądem od kocyka. Drugi z kolei wpis był tego typu, że jest bardzo niebezpiecznie, że ten kocyk elektryczny ułożony jest na sianie. No cóż mogę powiedzieć? No to są domysły. Nie przypuszczam, żeby kocyk, który jest produkowany specjalnie dla kotów, nie był odpowiednio zabezpieczony element grzejny przed przebiciem pazurami. Na pewno jest to w jakiś sposób zabezpieczony. Ja mam tutaj gdzieś stary, a nie, już spaliło się, kocyk, bo bym rozebrał i bym stwierdził, jak to tam jest zabezpieczone. I tutaj, że w razie zwarcia się zapali siano i tak dalej. No nie przypuszczam, żeby to był aż taka knot robiony. To są na pewno próby sprawdzane na różne ewentualności. Przecież, kochani, takie coś ludzie też używają w łóżku. No i co? Poraziłoby człowieka i by go zabiło i ktoś by odpowiadał, cała firma by później płaciła milionowe odszkodowania. No nie. No takich rzeczy chyba nie ma. Chyba że ktoś zacznie nożem dźgać, tam Bóg wie co robić, żeby się dobrać do tego elementu grzejnego pod napięcie. Ale tak, normalnie, kot pazurem, nie chce mi się wierzyć. Natomiast muszę przyznać, że biorąc pod uwagę nawet te zastrzeżenie jako prawdopodobne, to rozwiązanie w postaci żarówki, tak jak tutaj, jest bezpieczniejsze. No zobaczcie, żarówka jest w takiej oprawie kanałowej. Jeżeli ona strzeli, pęknie, to to wszystko zostaje w szkloszu szklanym, izolowane jest. Także nic tu nie grozi zapaleniem. No musiałby klosz znowu pęknąć. I to poleciało, tam zwarcie jakie, no to już, no przypadki takie, wie pani, wiecie, no można gdybać, można wymyślać, można tworzyć. Chociaż prawo Parkinsona mówi, że jeżeli coś jest możliwe, to to się stanie. Ale póki co, gdybym tak myślał, kochani, to ja bym nic nie zrobił. No nic bym nie mógł dać. No co, świeczkę dam do siana?
No co ja mam dać? Jakie ogrzewanie? No chyba tylko gumową, co? Termofor. No. I co? I zmieniać wodę i co jakiś czas? No wiecie co, no to absurdy byłyby już. Także biorę mniejsze, może nie mniejsze zło, ale no zakładam, że będzie mniejsze prawdopodobieństwo niż by miało być. I teraz co, kochani? Ten domek stał tam pod ścianą. Jak przyszedłem, to biały Albin był w nim. Czyli przychodzi i śpi Albin. O, Romeo jest. No wczoraj go zaatakował ten kocur. I to tutaj, już za ścianą. Drugi raz go zaatakował tam dalej. Romeo uciekał, piszczał. Także muszę coś z tym kocurem z Jaromina zrobić. Już sobie obmyśliłem, że kupię sobie pistolet pneumatyczny na kulki wodne. Albo do tego paintballa. Kolorowe, gdzie się strzela. No i będę w ten sposób go płoszył, jeżeli mi się nie uda go złapać. Bo cóż mam zrobić? No, podejrzenie, że może zadusił Tolę. Chociaż to kotka sterylizowana, to mało prawdopodobne. Tak samo jak mało prawdopodobne, że ją poraził prąd. Zdaje się, że on tam leci w oddali, widziałem. Także muszę tego kocura drania wypłoszyć. No to tyle. Tytułem wstępu i zakończenia i środka tego mojego wywodu. Także dzisiaj będę łączył to elektrycznie przewodami, także jutro będzie już dzisiaj wieczorem światło normalnie. Będzie się przytykało, nie będzie takiej prowizorki jak teraz tutaj jest. O, widzicie. Nie. No, Baribalek sobie je. Zgłodniał. Światełko świecą. I niech im tak kotkom się żyje coraz lepiej. No w tygodniu, czyli na dniach, pan Darek mówi, że przywiosą legary i będzie podłoga robiona. To jeszcze ciekawy jestem, czy od razu będzie z ociepleniem robił, czy później, no bo trzeba kupić płyty OSB. No te płyty OSB też tam kosztują. Także nawet się obawiam, że ocieplenie ociepleniem, ale te płyty OSB... To zobaczcie, jaka powierzchnia musi być. To jeszcze sufit. To nie to, że deski tutaj, ale jeszcze podłoga. I teraz nie wiem, jaka jest cena ten płyt OSB. Bo może dojść do tego, że owszem, izolację wełnę mineralną kupimy. Starczy nam do tych 10 tysięcy, ale może nam braknąć z płytami OSB. Także trzeba będzie to przemyśleć, przeliczyć. Zobaczymy, jak to się kalkuluje. Czy to od razu da radę zrobić, czy to będziemy też etapami robić. No to tyle, kochani, na temat tego, co jest, co będzie, co planujemy jeszcze, żeby doprowadzić do finału naszą bocianówkę. Także witam Was w dniu dzisiejszym, to jest 24 listopada 2019 roku, w niedzielę. Witajcie. Jak tu górale mówią, witajcie.